Identyfikator podmiotu SCP-002. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-002 musi być bez przerwy podłączony do odpowiedniego źródła napięcia w celu utrzymania go w stanie przypominającym ładowanie. W razie awarii zasilania, bariera bezpieczeństwa między obiektem a resztą kompleksu badawczego musi zostać zamknięta, natomiast bezpośrednie otoczenie ewakuowane. Po przywróceniu zasilania, naprzemienne impulsy promieniowania rentgenowskiego i ultrafioletowego muszą być emitowane wewnątrz sfery do momentu ponownego podłączenia SCP-002 do zasilania i uruchomienia trybu ładowania. W przechowalni należy utrzymywać ujemne ciśnienie powietrza. W promieniu 20 metrów od SCP-002 mogą przebywać wyłącznie zespoły składające się z co najmniej dwóch osób. Pracownicy tacy powinni utrzymywać między sobą kontakt wzrokowy celem upewnienia się, że druga osoba nadal im towarzyszy, ponieważ zbliżanie się do obiektu wpływa negatywnie na zdolność percepcji. Do SCP-002 nie mają dostępu pracownicy z upoważnieniem niższym niż drugie. Wymaganie to może zostać zniesione za pisemną autoryzacją dwóch znajdujących się poza placówką administratorów O5. Osoby, które otrzymały takie zezwolenie, muszą w czasie trwania kontaktu być eskortowane przez co najmniej 5 pracowników ochrony z upoważnieniem poziomu 3 oraz tymczasowo zrezygnować z przydzielonej im funkcji oraz upoważnienia. Po kontakcie pracownicy ci muszą zostać odeskortowani na odległość co najmniej 5 km od SCP-002, celem poddania ich kwarantannie oraz ewaluacji psychologicznej. Jeżeli uznani zostaną oni za zdolnych do służby, po zakończeniu kwarantanny funkcja oraz upoważnienie mogą zostać im przywrócone. Opis. Szczegóły odkrycia obiektu znajdują się w raporcie Mulhausena. SCP-002 przypomina guzowatą, mięsistą narośl o objętości około 60 m2. Z jednej strony znajduje się właz z zaworem prowadzącym do wnętrza, które wygląda jak przeciętne, niskoczynszowe mieszkanie o niewielkich wymiarach. Na jednej ze ścian pomieszczenia znajduje się pojedyncze okno, jednakże nie zlokalizowano go po stronie zewnętrznej. Pokój zawiera wyposażenie, które po dokładnym zbadaniu okazało się wykonane z rzeźbionej kości, tkanych włosów i innych organicznych substancji produkowanych przez ludzkie ciało. Każdy przedmiot w pokoju zbudowany jest z materii organicznej albo niezależnych lub częściowych sekwencji DNA. Suplement. Jak dotąd, obiekt jest odpowiedzialny za zniknięcie 7 pracowników. Podczas jego pobytu w placówce, do jego wyposażenia samoistnie dołączyły 2 lampy, narzuta, telewizor, radio, fotel typu beanbag, 3 książki w nieznanym języku, 4 zabawki dziecięce i mała roślina doniczkowa. Eksperymenty na zwierzętach, w tym ssakach naczelnych, nie przyniosły żadnej reakcji ze strony SCP-002. Zwłoki również nie wywołują żadnego efektu. Pomimo iż sposób, w jaki obiekt przetwarza materiał organiczną na meble jest nieznany, najwyraźniej wywołuje go jedynie obecność żywych ludzi. Wgląd do raportu Mulhausena, docit 00-023-603. Raport Mulhausena, 00-023-603. Poniższy raport opisuje pozyskanie SCP-002. Obiekt został znaleziony w małym kraterze w północnej Portugalii, gdzie uderzył w Ziemię z orbity. Pokryta grubą warstwą skał, zewnętrzna mięsista część obiektu została ujawniona z powodu zderzenia z Ziemią. Lokalny rolnik, znalazłszy to miejsce, doniósł o nim starszemu wioski. Obiekt przykuł uwagę fundacji, kiedy pracujący w okolicy agent z upoważnieniem poziomu 4 wykrył radioaktywną anomalię generowaną przez znalezisko. Grupa pozyskująca, dowodzona przez generała Mulhausena, została wysłana natychmiastowo i szybko zabezpieczyła obiekt w dużym pojemniku. Następnie przeprowadziła na nim wstępne testy przy wykorzystaniu osób z pobliskiej wioski w formie testerów. 3 mężczyzn było wysłanych po jednym do środka obiektu, gdzie następnie znikali. Po odkryciu owej śmiercionośnej właściwości podmiotu, generał Mulhausen wydał rozkaz terminacji poziomu 4A wobec wszystkich świadków zdarzenia, około 1/3 wioski, by upewnić się, że wiedza o obiekcie nie przeniknie do sfery publicznej, a następnie dokonano transportu podmiotu do placówki SCP.
W czasie przygotowywania obiektu do transportu, czterech strażników zostało w niewytłumaczalny sposób wciągniętych do środka, gdzie również zniknęli. Po inspekcji uznano, że wszystko wskazuje na to, iż w obiekcie wyrosło kilka nowych mebli i jego wnętrze zaczęło przypominać pokój apartamentowy. Generał Mulhausen natychmiast wydał rozkaz rozdysponowania kombinezonów hazmat klasy trzeciej pośród pozostałych pracowników, którzy następnie przenieśli pojemnik obiektu na frachtowiec płynący do placówki przechowawczej SCP. Po terminacji generała Mulhausena, SCP-002 został ponownie zabezpieczony przez pracowników SCP i przeniesiony do specjalnej przechowalni, gdzie znajduje się do tej pory. Od czasu incydentu Mulhausena, pracownicy z upoważnieniem niższym niż drugie nie mogą otrzymać dostępu do obiektu bez uprzedniej autoryzacji od dwóch administratorów O5.